Idiotyzm. To jest budynek należący do Sejmu. Tu jest Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, w którym urzędują kny sejmowe. A tu jest budynek, który należy... Pożegnamy najwyżej, proszę Cię, ty zrób swoje, proszę Cię. No ja fotografuję trochę, ja już kręcę. Ja sobie poradzę, proszę Cię. Także, bo muszę ten, nie wiem jak ją określić właśnie, zamiast polskiej flagi na tym, a jeszcze kiedyś tam na budynku Sejmu, o, taka flaga, ale ukraińska, nie polska, tylko ukraińska. Teraz na całe szczęście myśmy zrobili tutaj protest i ten. A tu właśnie idziemy do swoich. Jesteśmy po sprawie Szymona Fiała. Wygraliśmy wstępnie. Wyrok jest nieprawomocny jeszcze, ale już sąd przychylił się do wniosku Szymona. A my mamy tutaj Auschwitz. Nie spadło z nieba. Oczywiście, że nie spadło z nieba. Przecież tam w Auschwitz to pierwsi więźniowie to byli z... No idzie demokratura i państwo policyjne. Polacy z Radomia. Mamy do czynienia z państwem policyjnym. No wtedy, kiedy zachodzą oto takie przesłanki, że policja jest bezwzględna wobec obywateli, wobec zwykłego obywatela, a bezradna wobec prawdziwych przestępców. Tych przestępców, którzy siedzą tutaj, tych, którzy są w rządzie. Prawda? Chciałem wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy oglądaliście, pewnie znacie Ewę Pawelę, która zatytułowała swój program, który mówił o tym problemie, że to jest cybernetyczna szafa pułkownika Lesiaka. Kto nie wie, kto to był, to Lesiak to był taki ubek, który najpierw prowadził Kuronia, a potem inwigilował prawicę. Świetnie wiemy, jak to przebiegało, bo byłem obiektem takiej inwigilacji i sąd tak długo przedłużał proces, w którym ja byłem oskarżycielem posiłkowym, że sprawa się przedawniła. Ale teraz będziemy mieli do czynienia, bo to był psychopata, natomiast teraz mamy do czynienia z inwigilacją, która będzie na skalę przemysłową. 6, a podobno nawet 10 służb będzie miało dostęp do naszych informacji. Polskie służby specjalne, kontrolowane, jak wiecie, są przez obce służby, więc ta inwigilacja nie będzie dotyczyła tylko prywatnych spraw nas osobiście, tylko będzie to również inwigilacja gospodarcza, ponieważ te informacje, które przesyłamy mailem, które przez różne komunikatory, również dotyczą wrażliwych kwestii i gospodarczych, i obronnych. W związku z tym mamy do czynienia z pewną międzynarodową inwigilacją pod pretekstem tego, że to jest realizacja dyrektywy unijnej. Musimy teraz wyraźnie powiedzieć, że nie ma na to naszej zgody. Wykrzyknijmy to teraz, nie ma na to naszej zgody. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Wojtkowi Dobrzyńskiemu. Widzę, że z mojej prawej Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź udziela wywiadu. Po lewej Grzegorz Płaczek i Konrad Berkowicz. Chcecie zabrać głos, to zapraszam. Dobry Państwu, ja właściwie zaczynam się zastanawiać, czy jak się chce się zabrać głos, to trzeba mówić do mikrofonu w obecnych czasach. Wystarczy sobie mówić. I pewnie kto tam chce, to i tak to słyszy, bo no, ja mówię, ta ustawa inwigilacyjna powoduje, że służby aparatu państwowego mają właściwie nieograniczony dostęp na żywo do tego, co przesyłamy sobie przez internet, do naszych maili, do tego, co piszemy w rozmaitych komunikatorach internetowych, w Messengerze, Facebooku, Telegramie, Signalu itd.
I to jest tak, jakby przed rozwojem tych technologii, przed internetem, nagle rząd wprowadził ustawę taką, że każdy obywatel musi mieć tutaj przyczepione najlepiej do ciała na stałe mikrofon i w każdej chwili w razie potrzeby jakaś służba może włączyć sobie to, co akurat mówi dany obywatel i tego słuchać. I szukanie pretekstów do tego, no to widzimy na własne oczy. To jest absolutnie skandaliczna ustawa. To jest ustawa o szpiegowaniu Polaków. Teraz mamy co jakiś czas afery na jakichś pojedynczych, bulwersujących przypadkach wykorzystywania systemu Pegasus do tego, żeby włamać się na telefon określonej osoby i właśnie mieć dostęp do komunikatorów. Mamy tutaj wielką debatę o tym, czy to w ogóle powinno mieć miejsce, czy nie, w jakich wypadkach, jak bardzo wyjątkowych. A nagle mamy ustawę, która powoduje coś takiego, jakbyśmy wszyscy mieli zainstalowanego Pegasusa. Do tej pory przynajmniej z tym Pegasusem był problem taki, że trzeba było sporo pieniędzy wydać, żeby go użyć, bo jest bardzo drogi. A teraz po tej ustawie to będzie tak, jakby rząd nagle za darmo zainstalował na telefonie każdego obywatela Pegasusa. Miał dostęp do wszystkich jego wiadomości, robił wszystko. Co więcej, ta ustawa, i to jest też bardzo ważne, daje władzy prawo do wyłączania internetu na wybranym obszarze. To jest jak Korea Północna. Jak wyobraźcie sobie, że ta ustawa funkcjonuje w czasie minionej tak zwanej pandemii. Co by wtedy się działo? No jeżeli byśmy za bardzo w internecie pisali to co sądzimy o tej całej pandemii, no to prawdopodobnie rząd mógłby nagle wyłączyć nie tylko wchodzenie do lasów, ale i internet, żebyśmy nie mogli z niego korzystać i byli skazani tylko na propagandę w mediach rządowych. I pewnie dlatego w tej ustawie też jest zapisane, że to rząd decyduje, na których numerach są rządowe kanały telewizyjne, tak żebyśmy w pierwszych przyciskach pilotów mieli te kanały rządowe. My się tam oczywiście sprzeciwiamy. Mam nadzieję, że te protesty będą coraz większe. Mamy też własny projekt ustawy, który likwiduje te najbardziej niebezpieczne przepisy i wprowadza rozmaite ograniczenia. Dziękuję bardzo. Ja bardzo krótko rozpocznę od tego, że bardzo serdecznie dziękuję za to, że chciało Wam się przyjechać dzisiaj do Warszawy i wziąć udział w wysłuchaniu publicznym. Niemal 200 podmiotów, to nie tylko stowarzyszenia, to nie tylko fundacja, ale to również pojedyncze osoby. Jeżeli ci, którzy nie wiedzą, co się dzieje, to właśnie Prawo i Sprawiedliwość planuje umożliwić na przykład policjantowi w Poznaniu, żeby sprawdzał, gdzie wasze dziecko idzie teraz na przykład do szkoły albo ze szkoły i mieszka w Chorzowie na Śląsku. Ten policjant będzie mógł to zrobić bez żadnej decyzji sądu, bez żadnego wyroku, tylko dlatego, że tak po prostu uznał za stosowne. Nie życzę sobie, żeby w Polsce ktokolwiek sprawdzał wam telefony komórkowe, chyba że będziecie zagrożeniem dla państwa, ale tym zagrożeniem, znając wasze twarze, nie jesteście. Pojawia się również pytanie, co w sytuacji, jeżeli ktoś na przykład czyta moje zdjęcie albo moją treść z telefonu komórkowego i kto nad tym będzie panował? Czy prezes urzędu jest w stanie sprawdzać, co dokładnie i kto wyczytał z naszych maili czy z telefonów komórkowych? Pojawia się również pytanie, dlaczego coś takiego się dzieje? Bo to, że się dzieje, to my to widzimy. Natomiast kto wpadł na tak szaleńczy pomysł, żeby wprowadzać taką inwigilację? Pan poseł mówił o Korei Północnej, ja do tego jeszcze bym Chiny dodał, bo my się wydaje, że właśnie dokładnie idziemy w tym kierunku. Nie ma naszej zgody, nie ma zgody zarówno Konfederacji, jak i środowisk wolnościowych w Polsce na to, żeby taka ustawa weszła w życie. I nie wiem, czy to się uda, natomiast idea byłaby również taka, żeby osoby, które dopuściły się tego, że czytają nam wiadomości z naszych telefonów komórkowych, zrobiły to w sposób nielegalny, żeby ponieśli kary albo finansowe, albo karne, dlatego że my w jakikolwiek sposób musimy na tym zapanować. Bardzo dziękuję i oddaję mikrofon Katarzynowi. Chodź Kasia, który jest coraz bardziej rozpoznawany w Polsce, także oddaję Ci mikrofon. I tak kradną więcej niż byśmy sfinansowali więzienie. Aktualnie, do czego podlegałaby się teraz jest cicho. Zaprowadzona
To spowoduje całkowitą likwidację możliwości naszego działania. To spowoduje całkowitą likwidację możliwości pokazywania alternatywy, pokazywania prawdy tego, o czym się, to, z czym mamy do czynienia i to, co się dzieje. Jeżeli pozwolimy na to, aby ona w takim kształcie została wprowadzona, będzie można w czasie rzeczywistym sprawdzać nie tylko nasze komunikatory, ale również będzie można manipulować faktami. Na nasze czaty będzie można wkładać dowody przeciwko nam przestępstw, które rzekomo popełnili. W ten sposób będzie można bardzo łatwo i bardzo szybko wyeliminować całą konkurencję, czyli nas. Tak? Tu jest kolejny problem, a mianowicie jeżeli na podstawie decyzji ustnej można nakazać wyłączenie komuś internetu wtedy w ciągu 6 godzin, nie będzie żadnej, nie ma w ogóle żadnego trybu odwołania od tego typu decyzji. Ona ma rygor natychmiastowej wykonalności. To wszystko stanowi ogromne zagrożenie dla nas, dlatego nie możemy pozwolić na to, żeby ona w takiej wewnętrznej formie została wprowadzona. Ustawa rzekomo ma stanowić implementację prawa unijnego, wojewódzkiego dyrektywy unijnej, na podstawie której ma być wprowadzona, tymczasem niektóre jej zapisy są po prostu niezgodne z tą dyrektywą, bo niezgodne z ustawą RODO. W związku z powyższym jest bardzo ważne, abyście się wszyscy włączyli. Ja mam nadzieję, że mimo to, że jesteśmy tutaj bezliczną grupą, tak naprawdę znacznie więcej z nas się zaktywuje i będzie się interesowało tą sprawą, ponieważ tylko to, co za sobą powtarzam. Wspólne działanie, łączne działanie powoduje, że oni się rozboją i się cofają. Zobaczcie, co się stało z ustawą identyfikacji zwierząt. Już są zmiany. Próbują wprowadzać różne inne dziwne rzeczy, zapisy. Próbują nas karmić robakami i to jest kolejny element tej całej globalistycznej rozgrywki. W związku z powyższym bardzo Was proszę, abyście aktywnie się włączyli, nie tylko ograniczali się do lajków, ale żebyście wysyłali też na tak, jak Justyna Sława mówiła, abyście się interesowali i informowali mnie. Ponieważ poziom społeczeństwa jest porażający. Poziom kompletnej dezaktywacji naszych środowisk jest bardzo zastanawiający. Nie możecie liczyć na to, że tacy jak my, tu stojący, zrobimy za Was wszystko. Musicie wszyscy się włączyć, bo to jest ostatni moment. Jeżeli zabiorą nam prawo dostępu do informacji, to już potem będzie tylko gorzej. Tacy jak my wszyscy tutaj, ci, którzy się udzielają przez te 3 lata, ci, którzy próbują coś z tym zrobić, po prostu znikną z przestrzeni z tego względu, że zostaniemy odcięci od możliwości docierania do Was. Bardzo Was proszę o włączenie się i życzę Wam wszystkim udzielonego. Dziękuję bardzo. Katarzyna Tarnowa, Wójt, co prawne. Teraz zapraszam Włodzimierz Skalik, Konfederacja Korony Polskiej. Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za przybycie, za kolejną obecność, za odpowiedzenie pozytywne na zaproszenie Justyny Sochy, bo dzięki tym, którzy byli obecni niedawno, w ogóle doszło do wysłuchania publicznego. Drodzy Państwo, to, że nie ma tutaj dziesiątek tysięcy, nie ma, to ma znaczenie, ale nie aż tak duże. Prawda, aby wygrała, wystarczy, że będzie jakaś cząstka ludzi, którzy się będą za nią opowiadali. I bardzo dobrze, że Państwo jesteście, że ci, którzy pichcą ten skandaliczny projekt, niech mają świadomość, że obserwujemy ich niecne poczynania, że się im stanowczo sprzeciwiamy. I moi drodzy, Jarosław Kaczyński i jego otoczenie nie ukrywało zawsze i nie ukrywa, że idolem, ideałem przywódcy dla Jarosława Kaczyńskiego jest Józef Piłsudski i sanacyjne porządki. Drodzy Państwo, ta współczesna neosanacja czerpie wzory właśnie z tamtych rządów. Najgorsze z możliwych wzory, bo przecież sanacja słynie. Ta międzywojenna słynie z mordów politycznych, z niszczenia, z walki, fizycznej walki z ludźmi, którzy mieli czelność, mieć inne poglądy. I drodzy Państwo, dzisiaj ta neosanacja, tak jak tamta sanacja traktowała swoich rywali politycznych, tak dzisiaj neosanacja Jarosława Kaczyńskiego jako rywali politycznych traktować chce cały naród. Cały naród chce podsłuchiwać. Nad całym narodem chce mieć kontrolę. Nie wolno do tego dopuścić. Drodzy Państwo, byłaby zupełnie inna Polska, gdyby tego typu zasady obowiązywały w okresie tak zwanej pandemii. Tylko dzięki komunikatorom, dzięki możliwości porozumiewania się mogliśmy postawić
skuteczną przeszkodę przeciwko skandalicznym rozwiązaniom prawnym, różnym ustawom. Nie będę ich przypominał. Cała lista ustaw, projektów, które zostały przez nas, przez Polaków, przez patriotów zwalczone. Neosanacja ich nie wprowadziła, ponieważ byliśmy w stanie się zorganizować, korzystając z dobrodziejstw komunikacji elektronicznej. I oni na bazie tego doświadczenia wiedzą, że następne projekty nie wejdą w życie. Nie uda im się ich wprowadzić, dopóki nie uziemią ten system naszego porozumiewania. W związku z tym, drodzy Państwo, oceniajcie ich zamiary nie po tej sytuacji, jaka jest, tylko po tym, co oni prawdopodobnie mają zamiar z nami, z całym narodem, wszystkimi zwykłymi obywatelami uczynić, jeżeli dopuszczą do tego, by ten system komunikacji został nam zablokowany. Bo przecież chodzi o to, żeby tego typu zgromadzenie, które przecież jest zorganizowane dzięki komunikacji elektronicznej, to my na Facebooku, na innych komunikatorach się porozumiewaliśmy. I tego typu organizacja, tego typu porozumiewanie będzie pod rządami tej ustawy niemożliwe. Chcą nas totalnie uziemić. Drodzy Państwo, to jest etap przed kolejnymi i jeszcze groźniejszymi zamiarami. Dlatego, drodzy Państwo, to jest czas, to jest ostatnia chwila. To jest ostatnia chwila i wszyscy ci, którzy dzisiaj nie przyjechali do Warszawy, mają przynajmniej dwie metody do wykorzystania, żeby aktywnie wejść w proces protestu, żeby blokować tę ustawę. Pierwszy to jest to, co tutaj kolega cytował. Możecie Państwo pisemnie z miejsc swojego zamieszkania wysłać stanowisko. I bardzo byłoby to wskazane, żeby z całej Polski do komisji, która zajmuje się tą ustawą, spłynęły tysiące listów. Drodzy Państwo, nie traćcie tej szansy. To po pierwsze. Po drugie, drodzy Państwo, ruszcie, przepraszam, tyłek z kanapy. Zobaczcie, gdzie jest najbliższe biuro poselskie, zarówno partii rządzących, jak i opozycyjnych. To wszystko jedno, bo zauważcie, że również totalna opozycja milczy na ten temat, nie ma problemu z tym projektem. W związku z tym namawiam wszystkich gorąco, idźcie do biura poselskiego, złapcie za klapy posła, czy za ramię jakąś tam posłankę i zaprezentujcie stanowisko, zaprezentujcie sprzeciw i oświadczcie. To jest bardzo ważne. Każdy z tych posłów musi mieć świadomość, że jest obserwowany, że będzie pilnowany ich głos, ich stanowisko, czy się opowie za tym skandalicznym projektem, czy nie. Ponieważ ci posłowie, im się wydaje, że w tej masie 410 osób, że są niewidoczni. I dlatego trzeba te osoby, tych posłów wyciągnąć za uszy na światło dzienne. Niech oni mają świadomość, że są obserwowani. Te dwa proste działania są do wykonania przez każdego z Państwa w każdym miejscu w Polsce. Nie musicie przyjechać do Warszawy, żeby się włączyć w tą walkę z totalną inwigilacją. Dziękuję bardzo. Dobrze. Może też na miejscu siebie. Kolega mi podpowiedział nowe hasło, dajcie. Stop PiSowskiej inwigilacji! 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 I jeszcze przyszło do głowy drugie hasło, zanim oddam głos kolejnym mówcom. Łapy precz od naszych telefonów! 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 Widzę, że są przedstawiciele Stowarzyszenia Medycy Nadziei, widzę polskie weto.
Adam? Zapraszam, Adam Kania. Widzę gdzieś tam w tle w oddechu głosu obywatelskiego Nowa Polska ponad podziałem. Dziękuję organizacjom wolnościowym, które wysłały tu swoich przedstawicieli. I oddaję głos Adam Kania, Fundacja Polskiego Etu. Czołem, wolni ludzie! Gdzie jesteście? Ci, którzy oglądacie nas przez streamingi tych wszystkich telefonów i kamer, które tutaj nadają. Mam wrażenie, że więcej kamer niż ludzi. Rozumiem, że wasze dane w waszych telefonach komórkowych są jawne, tak? Rozumiem, że zdjęcia, które tam macie, chętnie pokażecie publicznie i wszystkim udostępnicie w internecie, tak? Rozumiem, że piny do kart i numery kont i hasła do kont też chętnie udostępnicie. Nie? To gdzie jesteście, ja się pytam? Gdzie wy jesteście? Na 3,5 miliona aglomeracji śląskiej Fundacja Polskie Veto zorganizowała autobus. Będzie szorstko. Zgłosiło się na ten autobus całe 20 osób. Ślązacy, jest mi was wstyd, rodowity Ślązak przemówił. I oto godom, że jeśli się nie obudzimy jako Polacy, jeśli się nie obudzimy do aktywności jakiejkolwiek, ja rozumiem, że nie każdy może przyjechać, nie każdy może przetransportować się, nie każdy może wziąć urlop z pracy, ale jakiejkolwiek aktywności, o której chociażby Włodzimierz przed chwilą mówił, to przegramy ten kraj. I wiecie, czy ja to będę winna? Wasza, wszystkich tych, którzy teraz na nas patrzą i ładnie komentujecie. Oj, my musimy się zjednoczyć. Należy ten system obalić. Demokracja bezpośrednia jest najważniejsza. Drodzy Państwo, mrzonki, mrzonki, jeżeli nie wejdziemy tutaj do tych budynków, do tego systemu i nie zaczniemy przemeblowywać tego systemu od środka, zginiemy marnie. Ten system obudowuje się od kilkudziesięciu lat w sposób hermetyczny i systematyczny, robiąc z nas ludzi drugiej kategorii. I doświadczyliście tego w ostatnim czasie pandemicznym. Ale zapewniam was, jeżeli się to nie zmieni, nie zmieni się wasza postawa do tego, żeby aktywnie się włączać w działalność społeczną, a nawet i polityczną. Wiem, polityka straszne słowo. To przegracie ten kraj. Nie my, bo my tu jesteśmy. Wy, którzy tu nie jest, których was tu nie ma. Wy przegracie ten kraj. Ja dziś, będąc tutaj w środku, chcę powiedzieć to, że nie ma mojej zgody na to, żeby ktokolwiek, jakikolwiek przesłanek mnie inwigilował. To, że służby sobie dowolnie blokują strony, które są politycznie niepoprawne, albo strony, które podżegają do pokoju. Mam tu na myśli polski ruch antywojenny. Strona po 24 godzinach zniknęła. Bez decyzji, bez postępowania, bez informacji. Tak nie może być. To nie jest wolny kraj. To są kraje, w których nie chcielibyśmy mieszkać. Ja chcę, żeby wolność i odpowiedzialność, bo te dwie cechy należy wspólnie traktować zawsze, były wymiarem naszej rzeczywistości jako obywateli w tym państwie. Dlatego ja się nie zgadzam i wykrzykuję za każdym razem moje polskie weto. Polskie weto! 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 Ja proponuję, że trzeba zakrzyknąć nasze nowe hasło. Stop PiSowskiej inwigilacji! Stop PiSowskiej inwigilacji! Stop PiSowskiej inwigilacji! Stop PiSowskiej inwigilacji! Kto tu jeszcze chętnie zabrać głos? Zapraszam. Marcin Sowiński, Stowarzyszenie Medycyny Nadziei. Zapraszam. Witam serdecznie. Szczęść Boże. O, czapkę. Słuchajcie, no ja też będę występował. My Stowarzyszenie Medycy mamy trzy osoby zgłoszone dzisiaj też tutaj do... I teraz pytanie. Nie wiem, Justynka, czy wiemy, ile my dostaniemy czasu dzisiaj? Przypuszczam, tak jak poprzednio, będzie to 2 minuty dla osoby indywidualnej i 5 minut dla organizacji. To jest bardzo optymistyczny wariant, bo ja słyszałem, że 1 minuta i 2 minuty, a kochani, w ogóle nie wiemy jeszcze do tej pory, wiecie? Na mailu żadnej informacji, w ogóle nikt nam nie zgłosił, ja pytałem się mailem i nie dostałem odpowiedzi. Ktoś dostał? Ktoś tu jest obecny? 200 osób, kto jak długo będzie dzisiaj mówił? Nie, nikt nie dostał. Nikt nie wie, słuchajcie, to jest Polska, to jest standard tej instytucji, Sejmu, to jest standard prawa i właśnie o tym dzisiaj też zabiorę głos, także
będziemy bardzo mocno protestować i mam nadzieję, że Polska właśnie się budzi i na pewno nie dopuści, tak jak już kilka razy w niektórych komisjach nam się udało to uzyskać. Dzisiaj też to uzyskamy, to weto się spełni. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Kto tu jeszcze? Od Nowej Polski, ponad podziałami, zapraszam. Cześć, Mirek, Nowa Polska, ponad podziałami. Słuchajcie, ten projekt ustawy legnie, bo legnie, ponieważ jest za duży szum, to są igrzyska, także na pewno polegnie, tak jak ostatnio było wysłuchanie publiczne odnośnie pandemii. I Rex Rychlik, to było zdaje się Rychlik, także to poległo i to też poległo, bo jest za dużo szum. Ale samo nie polegnie. Samo nie polegnie, tak? Służmy do grobu! Tak, ale musimy dać radę, wysłuchanie publiczne będzie, będziemy mówili o tym i tyle. Sprzeciw. Także wszystkiego dobrego i dobrego tutaj manifestowania. Dzięki. Później trzeba było. Bo Paweł wysłał ci maila już. Widziałeś? No dwa, tak. Pierwsza osoba chce zabrać głos. Dwa takie głosu obywatelskiego. Olała, także co? Zadzwonię do Pawła, już nie miałem czasu. Słuchaj, ten Paweł, co wysłałeś, to, co wysłane zostało, to skróty, ten grafik. Zrobił to, masz na maile. Jak się spieszy, to ja to akceptuję. Przy okazji próbują nam odebrać gotówkę, ponieważ wiedzą, że jeżeli odbiorą nam gotówkę, to będą mieli na bardzo całkowitą kontrolę i będą mogli z nami zrobić, co tylko będą chcieli. Oczywiście przy okazji zaczynają już robić rozpoznanie ze śladem węglowym, więc będziemy teraz mieli mierzony ślad węglowy i dzięki temu będą wiedzieć, ile możemy pieniędzy wydać. Także wszystkie teorie spiskowe, które foliarze, płaskoziemcy, chociaż ostatnio już awansowaliśmy na ruskie NUC, mówili, spełniają się na naszych oczach. I myślę, że chciałbym mieć nadzieję, że ta ustawa to jest taka wisienka na torcie. Natomiast nie, bo już z tyłu zaczyna się walka z CO2 i zaczynają myśleć o miastach 15-minutowych. Więc machina idzie sobie pomału do przodu, ludzie śpią. Ale w atachach Rosjotowskiego, póki biało-czerwone serducha rozbiją, będzie cały czas walczył o Polskę, ojczyznę i o wolność. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozwolę ja sobie udzielić głosu. Przede wszystkim chcę wam podziękować, że tu jesteście. Brawo, wolni ludzie. Brawo wy, kochani! Brawo, że jesteście! Byliśmy tutaj pod Sejmem od 15 września. 2000, już nawet lata mi się mylą, 21 roku. Zatrzymaliśmy 3 zamordystyczne ustawy. Ta będzie czwarta! Brawo! Cieszę się, że są tu ludzie, którzy działali już od lat. Cieszę się, że są tu ludzie, którzy założyli organizację w okresie tak zwanej covidozy. Cieszę się, że wielu ludziom otworzyły się oczy, bo wierzcie mi, ja wyszłam z tematu przymuszania do szczepień dzieci i analizuję teraz badania naukowe. Słuchajcie, były główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas uciekł ze stanowiska w głównym inspektoracie sanitarnym, żeby wiecie co robić? Dostał 14 milionów grantu i pisze publikacje naukowe analizujące postawy Polaków dotyczącą preparatów. Dlaczego my nie chcemy tego przyjmować? Hańba! 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 I powiem wam jedno. Mamy ogromny sukces świadomościowy. Mamy przeogromny, największy pewnie w Europie, kto wie czy nie na świecie, sukces świadomościowy. Dlatego nas tak rozgrywają. Dlatego nas tak dzielą. Dlatego puszczają plotki.
Dlatego tak zwane zjednoczenie się nie udaje. I ja będę powtarzać za każdym razem. Nie hasło zjednoczenie, hasło szacunek. Szacunek dla drugiej osoby, drugiej organizacji, że ona wybrała inną drogę walki o wolność. I my nie jesteśmy od tego, żeby ich nawracać i mówić, nie ten ustrój, tamten, źle robisz, rób inaczej, hejtować, mieszać z błotem, ty jesteś agentem. Nie jesteśmy od tego. Jesteśmy od tego, żeby albo udzielić im wsparcia, albo im nie przeszkadzać. I to jest nasza droga do sukcesu. Brawo! Także koniec już tych podziałów, koniec rozwalania organizacji wolnościowych. W tej chwili toczy się proces, nie podam nazwy tej organizacji, ale kluczowej uświadamianiu Polaków, z czym mamy do czynienia. Próbują ją rozbić, rezygnują kolejni członkowie, bo nie chcą patrzeć na wewnętrzne kłótnie. Być może one wypłyną na wierzch. Nie pozwólmy na to, nie pozwólmy już dalej się dzielić. Dziękuję. Brawo. Zapraszam, Adam Parańczyk. Jeśli są kolejne osoby chętne wypowiedzieć się w imieniu swoim czy organizacji, zapraszam. Tutaj pani już czeka dłuższy czas ze Stowarzyszenia Ławników Polskich, a witam was, kochani. Dziękuję, Justyna, za te słowa. Powiem szczerze, no chciałem właśnie powiedzieć to, co Justyna. Troszeczkę się może powtórzę. Przyjechaliśmy z Krakowa. Ruch 16 postulatów, ruch społeczny, nie partia polityczna. Ruch społeczny, to co ludzie potrzebują. Na hasło partia, mimo że jest tu partia, z którą my oczywiście współpracujemy i będziemy współpracować z wszystkimi ludźmi, którzy idą tą samą drogą. Nasza droga to jest odzyskać Polskę. Odzyskać tą Polskę. Te ścieżki do tej drogi, do odzyskania Polski są różne. My musimy przestać się kopać po kostkach, przestać komentować, mówić, że źle robicie. Idziemy w tym samym kierunku. Słuchajcie, te wszystkie tematy zastępcze, które są wrzucane, one są wrzucane po to, żeby nas poróżnić, żeby nas zająć rzeczami nieistotnymi. Popatrzcie, to jest czwarta ustawa, tak. I my tą ustawę zatrzymamy. Ale wiecie, po co te ustawy są? Te ustawy to jest balon próbny. Na ile oni mogą sobie pozwolić? I od naszego protestu, od tych naszych tu 100, czy 200, czy 300 osób, zależy przyszłość. Witam cię, Mirku. Mimo że mamy może inne drogi i są tutaj kameraci i są watachy, to wszystko da się zrobić. Tylko my musimy działać wspólnie. Widzę tutaj Grzegorza, którego wspieraliśmy w Katowicach. Przywitajmy Grzegorza, bo to jest jeden z nas. Jeden z nas. Słuchajcie, tak jak powiedziałem, drogi są różne. Przepraszam, ścieżki są różne, ale droga jest jedna. I my musimy iść tą drogą razem. Nie możemy dać się poróżnić. Nie mówmy o zjednoczeniu, bo może się tego nie da zrobić. Ale o łączeniu się, o łapaniu tych wspólnych mianowników, które nas łączą. To, co nas łączy, a nie to, co nas dzieli. Bo ja się tu może z wieloma osobami nie zgadzam. Ale to się nie zgadzam w rzeczach mniej ważnych. W rzeczach najważniejszych się zgadzam. Justyna, bardzo ci dziękuję za to, żeś to zorganizowała. Za to, że ciągniesz ten wózek mimo wszystkich niesprzyjających okoliczności. Mimo tego, że nawet w twojej organizacji zaszło to, co zaszło. Nie patrzmy się za siebie. Patrzmy się do przodu. Co możemy osiągnąć. I kochani, myślę, podsumuję. My nie przejmujmy się, że nas są jednostki. Jednostki zmieniają świat. Bez jednostek nic się nie da zrobić. A tłumy, a reszta ludzi idzie za nami. Tylko my musimy mieć w sobie cztery cechy. Cztery cechy, bardzo ważne. Musimy mieć odwagę. Odwagę naszą wewnętrzną. Nie taką odwagę kibicowską, tylko taką wewnętrzną odwagę, żeby stanąć jeden przeciwko stu i potrafić ich przekonać. Musimy mieć wiedzę, bo tylko wiedzą jesteśmy w stanie przekonać ludzi do siebie. Nie tą wiedzą profesorską, nie tą wiedzą z uczelni, tylko tą wiedzę ludzką, z życia, z doświadczenia. Popatrzcie, nas tutaj w większości są ludzie doświadczeni. Dlaczego? No bo właśnie tacy ludzie ciągną ten świat. Może znajdziemy wśród nas młodych ludzi, którzy nam uwierzą.
którzy będą mieli kręgosłup moralny. Trzecia cecha, którą potrzebujemy, to jest siła. To jest nasza siła wewnętrzna. To, że my się nie damy złamać. Choćby był deszcz, choćby był głód, to my się nie damy złamać. I my wyjdziemy w setkę, w dwie setki. Nie oszukujmy się. Nie będzie marszu gwiaździstego na Warszawę. My nie obalimy tego, nazwijmy to siłą. Zresztą nie o to chodzi. My musimy to zrobić ewolucją. My musimy wejść, tak jak Adam Kania mówił, wejść do systemu i go tam po prostu w zależności od tego, kto ma jaką ekspresję i co chce zrobić. Bez tego nie da się zrobić. Ci, którzy chcą żyć poza systemem, okej. Ale w pewnym momencie ty się spotykasz z tym systemem. Masz ten telefon komórkowy. Chodzisz do tego sklepu wiadomo jakiego. Na B. Albo na L. Tak niestety wygląda rzeczywistość. I czwarta rzecz, którą musimy, kochani, mieć. I myślę, że my tu wszyscy mamy. Justyna jest najlepszym przykładem. Adam wcześniej najlepszym przykładem. I ludzie z kameratu. To musimy mieć wytrwałość. Wytrwałość w dojściu do celu. A naszym celem jest odzyskać Polskę. Co to znaczy wytrwało? To nie jest temat dla krótkodystansowców. To jest dla długodystansowców. To jest na lata. Jeżeli mówimy dzisiaj o polityce, tej strasznie nielubianej, życie to jest wszystko polityką. I nie możemy od niej uciekać. Ale my tego nie osiągniemy w tej kadencji, ani prawdopodobnie w następnej. Dziś musimy zdobyć przyczółki, a na przyszłej kadencji musimy pokazać, na co nas stać. To mamy ile? To mamy 4-5 lat. I tylko najwytrwalsi zostaną z nami. Do tego potrzebujemy tej determinacji. Ja już nie jestem młodym człowiekiem. Chyba widać. I mimo mojej ponad 40-letniej działalności dalej będę to robił, bo to ma sens. Może nie dla naszych dzieci, ale dla naszych wnuków. Dlatego musimy mieć tą wytrwałość i determinację. I jeżeli będziemy mieli te cztery cechy, to my to wygramy, kochani. I tak jak tu mówię, ta ustawa padnie, tak jak padła ustawa Wilczka. Przepraszam, nie Wilczka, tylko Wąsika. Już nazwiska mi się mylą, bo ostatnio mówiłem o ustawie Wilczka z 1989, o gospodarce się wypowiadały. Tak jak padła ustawa Hoca o segregacji. Tak jak... Tak i ta ustawa padnie. Bo to jest balon próbny. My musimy pokazać, że my ten balon jesteśmy w stanie przebić. Ostatnia kwestia, którą powiem, to jest kwestia ruchu. Nie naszego akurat, tylko ruchu antywojennego, polskiego ruchu antywojennego. Popatrzcie, ta inicjatywa wywołała dosłownie galaretę u władzy. Oni się po prostu przestraszyli. A wiecie dlaczego? Bo większość Polaków jest przeciwko wojnie. Większość. A w mediach wychodzi, że 90% popiera te wszystkie wojenne namawiania. Czyli jak to jest? Ta władza już jest dawno oderwana od rzeczywistości. Te media dawno są oderwane od rzeczywistości. Nie wiem, czy tu są te nasze media słynne, Polsaty, TVN-y, TVP. Ci, co reprezentują niby te 90%. To jest kłamstwo i obłuda. Trzeba wyłączyć telewizory i włączyć myślenie. Tak jak było za czasów pseudopandemii, fałszywej pandemii, tak jest i teraz. Dziękuję za uwagę, dziękuję ci, Justyna, że pozwoliłeś mi zabrać głos. Może trochę przydługo. Dziękuję wam bardzo, kochani. Stop PiSowskiej inwigilacji! Stop PiSowskiej inwigilacji! Stop PiSowskiej inwigilacji! Stop PiSowskiej inwigilacji! Chyba się nie zaczęło jeszcze, bo nie słychać. No chyba. Cześć Waszeńko, hej, cześć. No. Czapkę sobie popraw, bo masz na bakier. Bo pan doktor to jest na bakier z prawem. Czapkę masz na bakier.
Słuchaj, bo jak on robi misia z kobietami co chwilę, to mu się ten daszek automatycznie tak robi, że mu lepiej się przytulić. Dobra. Tak, panie doktorze? I na tym kończymy dzisiaj. Cześć, jesteśmy się nie witali. Cześć. Na tym kończymy dzisiaj relację, także do zobaczenia, do usłyszenia.